Huśtawka jest wolna! Szybciej, Flop! Idę! Huśtawka! Huśtawka! Nie chcę na tamtą żółtą, Flop! Chcę na tę! Zgoda! Trzymaj się mocno! Tak! Gotowy? Gotowy! Hi-ha! Wyżej! Hura, 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 Huśtawka! Szybciej, Polu! Biegnę, Pando! Witaj, Pando! Dzień dobry! Cześć! Witaj, Polu! Hej, Flop! Witaj, Bing! Kończ, Bing, moja kolej! Schodź już! Pobujaj się na tej huśtawce! Ona jest za mała. Ja chcę na tej dużej. W takim razie musisz zaczekać. Bing, policz do 10, a potem pochuśta się Pando. Dobrze. Tak, do 10. Licz. Raz, dwa, trzy. Teraz będzie twoja kolej. Cierpliwości. 9, 10! Tak! Stop! Teraz pochuśta się Pando. A gdy doliczy do 10, znowu przyjdzie twoja kolej. Tak, zaczynaj. Dobrze. Uwaga! Pando, zaczynaj liczyć! Licz, Pando. Raz. Gdy powiesz 10, znowu będzie moja kolej. Wiem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Szybciej, Pando. Liczysz zbyt wolno. Juhu! Patrzcie na mnie! Ui. Hej, przestałeś liczyć! To prawda. Licz dalej, Pando. Raz! Och, Flop! Pando oszukuje! Może pobawisz się gdzie indziej, dopóki Pando się huśta? No dobrze. Trzy... Cztery... Już? Tak! Chcę na huśtawkę! Teraz moja kolej! Zobaczmy, czy Pando skończył. Pando, zejdź już z huśtawki! 9! Coś wyjątkowo długo liczysz. Daj się pobujać Bingowi. 9. I co jest potem? 9,5. 10. Powiedz to. Bing, ostrożnie. Bing. Ojej. Przepraszam, Bing. Stópki masz całe? Tak. Nóżki masz całe? Tak. Kolanka całe? Tak. Łapki całe? Tak. Pupa cała? Tak. A plecy cię nie bolą? Ani brzuszek? Nie. No, całe szczęście. Nie zrobiłem tego specjalnie. Nie mogłem się zatrzymać. Biedny Bing. Czemu podszedłeś pod huśtawkę? Bo od dawna to była już moja kolej, żeby się pobujać. O, tak, to prawda. Ale huśtawka potrzebuje czasu, żeby się zatrzymać. Tak.
Pando nie mógł sprawić, żeby huśtawka nagle stanęła. Pando, skończył się huśtać i teraz twoja kolej. O, pobujam cię, Bing. Zgoda. Ja wolę tę mniejszą huśtawkę. Cześć! Bujałem się na huśtawce. Pando też chciał się pobujać. Więc Flop wymyślił, że będziemy liczyć do 10 i zamieniać się. Ale Pando liczył bardzo powoli i to mnie zdenerwowało. Więc podbiegłem pod samą huśtawkę, żeby ją zatrzymać. Ale wtedy uderzyła mnie. Bam! Trochę mnie bolało. To nie była wina Pando. Potem razem bawiliśmy się, a Pando huśtał mnie bardzo wysoko. Juhu! Jeśli ktoś buja się na huśtawce, nie podchodźcie blisko. Zabawa na huśtawce to wielka rzecz, Bing. Twoja kolej. Więcej. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing czeka na kąpiel. Jestem gotowy. O, nie ma piany. Nie przejmuj się. O, wystarczy nalać płynu do wanny. Od tego mamy kaczorka. Tak, płyn do kąpieli. Czy mogę ja go wlać? Jasne. Byle nie za dużo. O, tak. Czy mogę więcej płynu, Flop? No dobrze. Ostatni raz. Zgoda. O, wystarczy, wystarczy. Z niewielkiej ilości płynu powstanie dużo piany. Ale tu w ogóle nie ma piany. Pojawienie się bąbelków wymaga czasu. Uwielbiam, jak jest mnóstwo piany. Wkrótce będziesz miał całą wannę piany. Cierpliwości. A teraz umyj ząbki. Dobrze. Mniejszy strumień. Śmigus dyngus. Proszę, Bing. A ja wytrę wodę z podłogi. O! Flop! Pasta wyskoczyła mi na podłogę. Gdzie? O! Właśnie w nią wdepnąłem. No tak. Pasta do zębów zrobiła nam kawał. Za mało tej piany. Nałóż sobie. Nie za dużo. Wystarczy troszeczkę. Nie za dużo. Wystarczy troszeczkę. Dokładnie tak. Teraz wypluj. Wypłucz. Tak, ślicznie. Kąpiel gotowa? Sprawdźmy. O, jest piana. Jeszcze chwila. W tym czasie wybierzemy nowy ręcznik, bo ten jest w paście. Zgoda. Bing! Idę! Może weźmiemy ten? Chciałbym ręcznik z króliczym tulisiem. Mogę, Flop? O, czy to ten? No coś ty, Flop. Ten jest żółty. Ręcznik z króliczym tulisiem jest czerwony. Patrz! Aha, a może to ten? No coś ty, Flop. Nie zielony, tylko czerwony. No tak, tak. To na pewno ten. Proszę. Chciałbym mój ręcznik z tulisiem. Aha. Króliś tuliś, wóź! A więc weźmy ręcznik z tulisiem. To na pewno ten. Króliś tuliś. Wóź! Wóź! O! O! Jest piana! Spójrz, Flop! Ile piany! Dużo więcej niż się spodziewałem.
Tak. O, Bing, ile razy nacisnąłeś kaczorka? Raz. Dwa. Dużo razy. Tak, bardzo dużo razy. Odrobina płynu w zupełności by wystarczyła. O, przepraszam. Nic się nie stało, Bing. To żaden problem. Sprawdzę wodę. Flop, masz pianę koło ucha. O, rzeczywiście. No cóż, woda jest akurat. Bardzo dużo tej piany. Chcesz wejść? Tak. Uwielbiam pianę. Wskakuj. Ale będzie zabawa. O tak. Siądź, bo zmarniesz. Nie mogę usiąść. Wszystko w porządku? Tak. Trochę dużo tej piany. Tak chciałeś. O, piana wpada mi do nosa. O. Za dużo tej piany, Flop. Spokojnie, nie denerwuj się, Bing. Wyjdź z wanny. Proszę. Dziękuję, Flop. Jednak tej piany było za dużo. Tak, to prawda, Bing. Może przegonimy trochę te bąbelki i wrócisz do kąpieli. Ale jak? Zobaczysz. Trzymaj. Wystarczy wziąć do łapki prysznic i odkręcić zimną wodę. Flop! Zobacz, piana powoli znika. Zimna woda wypłoszyła bąbelki. Uciekajcie! Już nie jest za dużo. Piany jest w sam raz, patrz! Zgadza się. Mogę już wejść do wanny? Tak. Śmiało. Wskakuj! Piana! I o to chodziło, króliczku. Cześć, Flop nalał mi z kaczorka płynu do kąpieli. Ale ja chciałem mieć naprawdę mnóstwo piany, więc nalałem go trochę więcej. Wtedy zrobiło się tej piany tak dużo, że była dosłownie wszędzie. Myślałem, że tak jest fajnie, ale nie było. Więc Flop zrobił i znowu piany było tyle, ile powinno być. Nie zawsze trzeba mieć czegoś dużo. Z reguły wystarczy troszeczkę. Kąpiel w pianie. To wielka rzecz, Bing. Uwielbiam pianę. Motylek. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing maluje dziś z przyjaciółmi. O, patrzcie, przyleciał motylek. Tutaj. Gdzie? Już jest tam. Ciągle się rusza. Jest pięknie. Usiadł na twoim obrazku, Sulo. O, kocham motylki. Patrzcie. Ojej. Motylku. Chyba się zmęczył. Możemy go zatrzymać? Nie, to wykluczone. Motyle nie potrafią żyć w niewoli. Flop ma rację. Motylom najlepiej jest w ogrodzie. Patrzcie! Próbuję odlecieć! On chce na wolność. Chyba masz rację. Pomóżmy mu. O, co on robi? Nie tędy, motylku. Złapię go. Ostrożnie, Pando. Z motylami obchodzimy się delikatnie. Są bardzo wrażliwe. Tak. Otwórzmy drzwi. I wszystkie okna. O, tak! Żeby motylek sam wyglądał. Tak. To są drzwi, motylku. Możesz przez nie wylecieć. Tędy, motylku. Kwiatuszki są tam. Gdzie on się podział? Nie widzę go. Motylku, gdzie jesteś? Chyba sobie poleciał. Na to wygląda. O nie. Dzięki nam motylek odzyskał wolność.
polubiłam go. Ja też. Rozumiem was. Może namalujemy własne motylki? O tak! Tak, namalujmy. Nauczę was własne robić motylki. Wyjątkowe motylki. O. Bierzemy kartkę papieru i malujemy farbami dwie kropki. Tutaj i tu. Dobrze robię? Złóżcie kartkę. Składam. Przyciśnijcie. A teraz otwórzcie. O! Wyszedł motyl! Możemy zrobić ich więcej! Tak! Ale najpierw rozwieźmy te, żeby wyschły. Tak! Chodź, Bing! O, nic się nie stało, Bing. Ja sam to posprzątam. O, dobrze. Motylku! Chodź do mnie. Pomogę ci. O. Słuchajcie! Znalazłem motylka! O. Pokaż, pokaż! O. Widzę go! Pokaż! O, gdzie on jest? Trzymam go! O. O. Jesteśmy w ogrodzie, możesz odlecieć. Hmm. Dlaczego on nie odlatuje? Ojej... Coś mu się stało, Flop? No cóż, przyjrzyjmy się. On nie żyje. No, tak. Przykro mi. O nie! Bing, zgniotłeś go! Nie zgniotłem go! Byłem delikatny. Hmm. Spraw, żeby ożył, Flop. O. Nie potrafię, Bing. Biedny motylek. Tak, nie chciałem zrobić mu nic złego. Tak, wiemy, Bing. Wiemy. Chciałeś mu tylko pomóc. Tak. Po prostu troszkę za mocno trzymałeś go w swoich łapkach. I co my teraz zrobimy, Ammo? No cóż, kiedy ktoś umiera, należy go pochować i godnie pożegnać. Tak, Amma ma rację. Tutaj to dobre miejsce. Wśród kwiatów. Co ty robisz, Flop? Tak będzie motylkowi wygodniej. Będzie ci dobrze, motylku. A teraz pożegnajmy naszego motylka. Do widzenia, motylku. Do widzenia, motylku. Do widzenia, motylku. Żegnaj. Żegnaj. I dziękujemy, że dałeś nam dzisiaj tyle radości. Tak. Tak. Takim cię właśnie zapamiętamy. To biedny motylek. Będzie samotny. Bing, nasze motyle malowanki mogą mu towarzyszyć. O, o tak. Tak. Tak! Myślę, że motylek będzie zachwycony. O, motylek będzie miał towarzystwo. Dobrze, przypnijmy je. Mój motylek będzie najbliżej. Nie będziesz już sam. Mój będzie tutaj. O, patrzcie! One machają skrzydełkami! O, jak pięknie! Jak ładnie! Ładnie! Nasz motylek już nie będzie samotny. O to chodziło, króliczku. Malowałem obraz, kiedy nadleciał motylek. Chciałem mu pomóc wylecieć do ogrodu, ale złapałem go zbyt mocno i go zgniotłem. Flop nie potrafił mu pomóc i się popłakałem, więc zakopaliśmy go wśród kwiatów i pożegnaliśmy. Potem daliśmy mu nasze malunki. Jeśli kiedyś znowu znajdę motylka, na pewno nie będę go brał do łapek. Motyle, to wielka rzecz, Bing. Na zawsze zapamiętam tego motylka. Ciasto. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing i Flop upiekli dzisiaj ciasto. Wszystko gotowe. Oto owocowa sałatka. Co dalej? O, ciasto! Musimy udekorować ciasto. Masz pomysł, jak to zrobić? Wyciskana śmietana. Aha. O!
Delikatna jak mrożony jogurt. To jest dla Suli. To dla Pando. To dla mnie. Kto jeszcze przyjdzie? Koko i Charlie. No tak. Duży kleks dla Koko. I mały dla Charliego, bo on jest dzidziusiem. Zgadza się. Flop, Amma, Pola. No, aha. Może zrobisz jeszcze dekoracje z owoców? Pycha. O, Sula lubi malinki. Proszę, oto malinka dla Suli. Tutaj Flop. Chcesz poukładać? O, tak, kiwi dla Pando. O, aha. Winogrono dla Koko. Banan dla Charliego. A dla ciebie, Bing? O, marchew. Proszę. O, uwielbiam marchew. Wiem. A co ty chcesz? Co by tu... A, lubię jagody. O. Proszę, ta dla mnie, ta dla Ammy, a ta dla Poli. O, wygląda przesmakowicie. Przełożymy teraz ciasto na paterę. Tak, pomogę ci. Zgoda? Ostrożnie. Ty trzymaj z tej strony, a ja potrzymam z drugiej. Trzymamy. Tak. I uwaga. Udało nam się, Flop. O to chodziło, króliczku. Zrobimy gościom słodką niespodziankę. Bing, to ja. O, to Sula. Już idę. Upiekłem ciasto. Witaj, Flop. Ammo. Cześć, Sulo. Flop. Cześć, Sulo. Bing. Coś tutaj pięknie pachnie. Tak, to ciasto. Sam je zrobiłem. Uwielbiam ciasta. Cóż, Sula nie mogła się już doczekać waszego przyjęcia. Tak. I wiecie co? Ja również. A jakie to będzie ciasto, Bing? To niespodzianka. Pokażesz mi? Tak, stoi w kuchni. Ale ciii, nie mów tego nikomu, Sulo. Dobrze, Bing. Patrz, Sulo, to moje ciasto. O, wygląda smakowicie, Bing. O, widzę kiwi i marchewkę i winogrono. A tutaj jest malinka dla ciebie, Sulo. Gdzie? Tu. A? Gdzie? Tu. O nie! Ojej! Włóżmy je z powrotem! O, dobrze! O nie! To nam się nigdy nie uda! O nie! Ale straszny bałagan! Czyżbyście coś narozrabiali? O nie! Ojej! Chyba przeszedł tędy huragan. Tak. O, co się stało, Bing? Chciałem tylko pokazać Suli jej malinkę, Flo. I wtedy ciasto się zsunęło i... I rozpadło się na kawałki. Aha. A za chwilę przyjdą wszyscy zaproszeni goście. Jak mam ich poczęstować rozwalonym ciastem? Tak się nie da, Bing. A niby dlaczego nie, Sulo? Jakie powinno być ciasto? Najprzepyszniejsze. Tak. Zgadza się. Najprzepyszniejsze. A próbowaliście to ciasto teraz? Nie. W takim razie ja spróbuję kawałek. Ono jest pyszne, Bing. No i? Smakuje tak samo jak przedtem. Patrz, Sulo, znalazłem twoją malinkę. O, dziękuję, Bing. Proszę. Nazwiemy je bałaganek. Bałaganek dla wszystkich. O tak. Rozłożę je na talerzyki, a wy dobrze umyjcie łapki. Zgoda. Tak. O, ale się kleją. Tak, bardzo. O, kogo ja słyszę?
Szybko, Sulo! Zaraz będą goście! O, szybko! Golo! Cześć, Sulo! Dziękuję! Barna dla Charlie'ego! Kiwi dla Pando! I jeszcze troszeczkę! Cześć wszystkim! Cześć, wszystkim! Witajcie! To jest bałaganek! O, bałaganek! Super! Brzmi intrygująco! Kto chce spróbować bałaganka? Ja chcę spróbować! Wystarczy dla każdego! Upieczyliśmy z Flopem ciasto! To miała być niespodzianka dla naszych gości! Potem przyszła Sula i bardzo chciałem pokazać jej malinkę, ale ciasto nam spadło i zrobił się okropny bałagan. Bałem się, że nikt go już nie zje, ale a mama spróbowała i powiedziała, że taki bałaganek też jest pyszny. Ciasto w kawałkach. To wielka rzecz, Bi. Wszystkim bardzo smakowało. Halloween. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing przebiera się na Halloween. A ja zrobię sobie bardzo ostre zębiska. A ja zrobię gwiazdkę na różdżkę. Taką specjalną, błyszczącą magią. O! Arr! Skarby! Pando! O, mogę zajrzeć do skrzyni skarbów? Możesz. Mogę ja też? A. Jeju, to mój skarb mango. Miam. Gryzozaurus zaraz pożre całutkie mango. Nigdy mnie nie złapiesz. Właśnie, że złapię. Ja cię złapię. Ciuch, ciuch. Muszę złapać ciuchcie do toalety. O, Pando. Jakie ładne maski i kostiumy. O, tak. Błyszczące i świecące. Jakie zębiska. Ja jestem najgroźniejszym gryzozaurusem na świecie. Boję się. A moja różdżka to najmagiczniejsza różdżka na świecie. Przydałyby nam się czary, żeby powycinać te dynie. Jakie pomarańczowe! O! I do wszystkich wstawiamy świeczki, Flop? Tak! Zrobimy sobie świecące dynie na dyniowe przyjęcie. A to pewnie Molly, Coco i Charlie. O! Chcę zobaczyć ich kostiumy! Ja też! Witajcie, kochani! Cześć, dzieciaki! Dzień dobry, cześć, Molly! Jestem złą królową! Do zobaczenia na dyniowym przyjęciu. Pa, pa, pa! A z małego Charlie'ego zrobiłam kolczastego jeżyka. Jeżyk! Bu, Charlie! Mamy gwiazdki, zęby, królową. Zrobiłem! I pirata, i jeża na dodatek. O, tak! Chodźcie, zabieramy się do wycinania pięknych dni. Tak! Jaka piękna korona, Coco! Dzięki! Jestem prawdziwą złą królową! Patrzcie! Złapałam tęczowe myszki wróżki i uwięziłam je w klatce! Biedne myszki! Zaraz was uratuję! Tam, 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 tam! Sulo! Zapomniałem mojej maski! Ha, skarby! O, uwaga na piratów! I dinozaury! Gryzozaurus zaraz cię złapie! Skarby! Oj, przestraszyłeś się, Charlie? Bing, przestań! Zaraz cię pożrę w całości! Charlie, boi się gryzozaurusa. O, ale gryzozaurus to ja, Charlie. Spójrz! Buu! Charlie się przecież boi. Ho, 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 Charlie. Oj, co się stało naszemu małemu jeżykowi? Przestraszył się, gdy Bing ryczał. Już nie płacz. Już dobrze. Już. Nie płakusiaj. Ciekawe, czy mój Bing jest pod maską gryzozaurusa? Tak. Ja już nie chcę iść na dyniowe przyjęcie. O, a to dlaczego? Charlie mnie nie lubi.
Ho, dlaczego tak pomyślałeś? Bo kiedy mu pokazałem, że pod maską to jestem ja, wcale mnie nie lubił. O, Bing, a może jednak Charlie bardzo płakał, ponieważ pomyślał, że Gryzozaurus pożarł cię w całości. Ale Gryzozaurus nie jest prawdziwy. A czy myślisz, że Charlie wie, że Gryzozaurus nie jest prawdziwy? A? Charlie myśli, że Gryzozaurus jadł mnie w całości. Tak. Aha! Charlie się bał. Tak, a szczególnie, że to najgroźniejszy zielony Gryzozaurus na świecie. Taki groźny, że pożarł mnie w całości. Tak. To idę pokazać Charliemu, że nie jestem zjedzony. O, dobrze zrobisz, Bing. Charlie lubi mój skarb mango. Tak. Skarb mango najpyszniejszy. Charlie. Bu. Bu, Charlie. Charlie mnie lubi. No oczywiście, Bing. Dobrze, dobrze. Kto jest gotowy na dniowe przyjęcie? Jej! Ja! No to hop, 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 hop! Juhu! Cześć! Jest Halloween, a ja się przebrałem za superowego, groźnego Gryzozaurusa! Charlie się przestraszył, a ja pomyślałem, że już mnie wcale nie lubi. Ale Flop mówił, że Charlie bał się, że Gryzozaurus pożarł mnie w całości. Więc zrobiłem bu! Żeby pokazać malcowi, że Gryzozaurus nie jest prawdziwy. I Charlie zaczął się śmiać. Czasami przebieranki i groźne ryki mogą być fajne, ale nie wtedy, gdy malutki Charlie się boi. Halloween to wciąż wielka rzecz. Skarby! Pando! Piknik. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing szykuje się dzisiaj na piknik. To marchewkowa kanapka dla Binga. Flop, jestem głodny. Zrobiłem ci marchewkową kanapkę. O, czy mogę ją zjeść? Jest bardzo ładna pogoda. Może weźmiemy kanapki do parku i urządzimy sobie piknik? Tak, chcę piknik. Zapakujmy nasze kanapki do pudełek. Mogę pudełko z królisiem tulisiem? Oczywiście. Twoją marchewkową kanapkę zapakuję tutaj. Tak. A moją pomidorową włożę tutaj. No dobrze, tylko czym przewieziemy nasze kanapki do parku? O, busikiem! No pewnie. Wyciągnijmy busik. Cześć, busiku. Oto piknikowy kocyk. Mogę schować go do busika? Tak. Proszę, Bing. Dziękuję, Flop. No to wskakuj do busika, kocyku. No. Gotowy? Chodźmy. Tak. Zaczekaj chwilę, Bing. Mam wrażenie, że o czymś zapomnieliśmy. Kanapki! O, no tak! Kanapki! Zabierzmy je. Nadal są w środku. Świetnie. Wskakujcie do busika, kanapki. Niam, niam, niam. Dobrze. Zabraliśmy piknikowy kocyk. Tak. I pyszne kanapki. Tak. Chodźmy już. Zaczekaj chwilę, Bing. Mam wrażenie, że jeszcze o czymś zapomnieliśmy.
Picie! Zapomnieliśmy o piciu! Picie! Jak mogliśmy o tym zapomnieć? Sok marchewkowy! Oto sok marchewkowy dla ciebie, a dla mnie mleko. Włożę je do busika. Proszę. Wskakujcie picia do busika. Miam, miam, miam. Dobrze, mamy więc piknikowy kocyk. Tak. Kanapki. Tak. I napoje. Tak, chodźmy już. Czekaj chwilę, Flop. Co? Czyżbyśmy o czymś zapomnieli? Biszkopty. Zapomnieliśmy o biszkoptach. Zdecyduj, które biszkopty zabieramy? Zbożowe czy marchwiowe? Oba. Wskakujcie do busika, biszkopty. Mniam, mniam, mniam. Świetnie. A więc wzięliśmy kocyk. Tak. Kanapki. Tak. Napoje. Tak. I biszkopty. I biszkopty. Tak. A więc chodźmy. Zaczekaj chwileczkę, Flop. Zapomnieliśmy majtek. Rzeczywiście. Suche majtki zawsze mogą się przydać. Wskakujcie do busika, majtki. Mniam, mniam, mniam. Dobrze. Mamy ze sobą kocyk. Tak. Kanapki. Tak. Napoje. Tak. Biszkopty. Tak. Majtki. Tak. Mamy wszystko, czego nam potrzeba. Gotów? Tak. A więc... Ruszajmy na piknik! Pada deszcz! Niestety, co my teraz zrobimy? O, weźmiemy parasolkę? Nawet największa parasolka nie poradzi nic na mokrą trawę. Możemy schować się pod drzewem. Bing! Niestety, dzisiaj jest za mokro na piknik. O, Flop, jesteśmy już spakowani. Wiem, Bill. Urządzimy piknik innego dnia, gdy będzie sucho. O, ale ja chcę piknik teraz. Wiem, Bing. Chodź, wyjmiemy rzeczy z busika. No dobrze. Kocyk. Tak. Kanapki. Tak. Picie. Tak. Biszkopty. Tak. I majtki. Tak jest. Patrz, Flop. Mm? To jest piknik w naszej kuchni. Masz rację. Siadaj, Flop. Urządzimy sobie piknik w naszej kuchni teraz. Pewnie. Proszę, Bing. Ale to pyszne. O to chodziło, króliczku. Cześć. Flop zrobił mi marchewkową kanapkę, a ponieważ była ładna pogoda, wzięliśmy busik. Włożyliśmy tam kocyk i kanapki, i picie, i biszkopty, i majtki. I postanowiliśmy urządzić piknik! Niestety nagle zaczął padać deszcz. Zrobiło mi się smutno. Wypakowaliśmy wszystkie rzeczy z busika i okazało się, że możemy zrobić piknik w domu. Wszystko, czego potrzeba, by urządzić piknik, to miejsce na kocyk oraz jedzenie. Wspólny piknik. To wielka rzecz, Bing. Nawet we własnej kuchni. Utknąłem. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing wspina się dziś na drzewa. Szybciej, Bing, szybciej! Popatrz na mnie, Ammo. Chodźmy na to leżące drzewo. Zaczekaj na mnie, Bing. Popatrz na mnie! Widzę, jestem Bing. Królem tego zamku. Ja też tak chcę.
Nie mogę wejść. Nie tędy, Sulo. Tędy. Spróbuję. Musisz się czegoś mocno złapać. Czego? Patrz, tutaj. Złap się tego. O, dobrze. Wow. A tam wyżej postaw stopę. O, tak. Ojej, teraz dużo łatwiej. Tak. Tak. No, proszę, proszę, Sulo. Ślicznie. Juhu, jestem królową zamku. Tak, brawo. Chodźmy, Sulo. O, ale się chwieje. Można iść o tak. Bing, wyglądasz jak gąsienica. 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 O, patrzcie, kogo znalazłam. Dwie chichoczące gąsienice na drzewie. Powiedzcie, gąsienica. Gąsienica. A teraz chodźmy na tamto drzewo. Tak. O, Bing, nie mogę zejść. O, musisz położyć się na brzuszku i zsunąć się. Nadal jest za wysoko. Teraz znajdź podparcie dla stopy. To było za słabe. Poszukaj czegoś mocniejszego. Niżej. Masz blisko siebie gruby konar. Prawie? Już! Mam! Znalazłam! Wspaniale, Sulo! Juhu! Trzeba huśtawka na nas czeka. Szybciej! Jesteście głodni? Mamy tu smakołyki dla małych gąsienic. A możemy najpierw pochuśtać się na drzewie, Ammo? Chociaż małą chwileczkę. No dobrze. Tak! Siadaj, Bing! Boing, 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 boing. Siądź koło mnie. Dobrze, Sulo. Wspięłam się na drzewo. Ja cię tego nauczyłem. Jesteście gotowi? Tak! Bujajmy się! A więc zaczynamy! Boing! Mocniej! Jeszcze flop! Przydałaby się nam pomoc. Pomożesz nam się huśtać? Oczywiście. Trzymajcie się mocno. Uwaga! Boing! 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 Ale fajnie, Sulo! Boing! Chciałbym wejść jeszcze wyżej. Mogę flop? Na tamten konar, widzisz? Tak, oczywiście. To nie jest wysoko. Wchodź, ja będę tu stał. Chodźmy, Sulo. Ja zostanę tutaj. Wystarczy mi bujanie. Dobrze. Boing, boing, boing. Super. Dobrze, patrzcie brawo. Na mnie. Brawo. Siedzę jak na tronie. Tak. Brawo. Powiedz, gąsienica. 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 O, widzę z bliska mnóstwo liści. I niebo. Patrz, Sulo, wiewiórka. Dzień dobry, wiewiórko. Pobiegła wyżej. O, zjada żołędzie. Pewnie jest głodna. O, ja też jestem głodna. Świetnie. Marchewkowe bajle i gorąca czekolada czekają na was. Tak. Zaczekajcie na mnie. Wszystko dobrze, Bing? Nie mam gdzie postawić nogi. Ostrożnie. Utknąłem flop. Spokojnie, Bing. Jestem blisko. Nie mogę zejść. Nie denerwuj się. Nie denerwuj się, Bing. Schodź powolutku. To nie jest wysoko. Nie potrafię stąd zejść. Potrzebujesz pomocy, Bing. Ja pomogę. O. Musisz się odwrócić, Bing. Na brzuszek. Bardzo dobry pomysł. Bardzo się boję. Nic ci się nie stanie. Nie mam podpórki. Właśnie, że masz. Jest niedaleko twojej nogi. O, tak. Gdzie? Troszkę niżej. Już prawie, prawie. Druga noga, Bing. Jeszcze trochę. A tak? Jeszcze trochę? Znalazłem. Brawo. Dobrze. To była gąsienica do tyłu. Tak! Udało mi się! Tak!
Tak. O to chodziło, króliczku. To ja pomogłam Bingowi zejść. O to chodziło, Sulo. Zapraszam was do stołu. Jedzmy. O, tak. Jestem głodna. O, czekolada. Wszedłem na leżące drzewo i pomogłem wejść Suli. Potem wspięliśmy się na bujane drzewo. Flop nas huśtał. Boin, boin. Potem ja sam wszedłem jeszcze wyżej, aż na wielki konar. Czułem się niesamowicie, ale potem utknąłem tam. Nie wiedziałem, jak mam stamtąd zejść. Sula pokazała mi podpórkę. Jeśli ktoś utknie, to trzeba mu pomóc. A dalej być może poradzi sobie sam. Wchodzenie na drzewa to wielka rzecz, Bing. I schodzenie też. Koktajl. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing rozpoczyna nowy dzień. Flop, czy mogę dostać marchewkę? Za chwileczkę, Bing. A czy teraz już mogę? Tak, proszę. Dziękuję, Flop. Ta marchewka jest nadzwyczaj chrupiąca. O tak, nadzwyczaj. O, chcesz mleko? Tak, poproszę. Tu jest! Oto mleko. Może coś jeszcze? Banana! Banana! Dupa. Mam! Banana! O. Nadzwyczaj dojrzały banan! Rzeczywiście. Nie będę go jadł. Bing! A może napijesz się banana? Co ty mówisz, Flop? Przecież nie da się wypić banana. Nie da się wypić banana? Brenda! Blender Brenda! Niezawodna szefowa naszej kuchni. Najpyszniejsza szefowa. Zrobimy koktajl? Tak, zrobimy koktajl. Na super szybkości? Oczywiście. Wsadzimy banana do pojemnika, dodamy mleko, dokładnie zamkniemy i zmiksujemy najpierw powoli, a potem... Szybko! Owszem. Zrobił kubkę. Mniam. Teraz mleko? Tak. O nie, to za trudne. Powoli. Udało się. Banan? Jest. Mleko? Jest. Włączę szybkie obroty. Trzeba powoli miksować grudki. Wiesz, co się stanie, jeśli to pominiesz? Brenda zrobi... A więc? Bing gotowy? Tak. Flop gotowy? Tak. Włączyć szybkie obroty? Jeszcze są grudki. Musimy je rozdrobnić. Żeby nie było... Zakręciłem się. Bing gotowy? Tak. Flop gotowy? Tak. Nie ma
już grudek? Nie, ale trzeba dolać mleka. Dolać mleka i dać największe obroty! Gdzie jest marchewka? Marchewko! Szybkie obroty! Włączyć! Nareszcie! Bing gotowy? Tak! Flop gotowy? Tak! Gdzie ta marchewka? Nie rozumiem! Banana, banana, banana. Och, tu jest! Brenda ma moją marchewkę! Brenda ma twoją marchewkę? Chcę ją z powrotem! O, Brenda już jej nie odda. Nieprawda! Wyciągnij ją stamtąd! Obawiam się, że to niemożliwe. Czemu? Ponieważ banan, mleko i twoja marchewka zostały tu razem zmiksowane. No to je odmiksuj. Tak się nie da. Proszę, masz. Brenda zrobiła dla ciebie marchewkowy koktajl. Spróbuj, Bing. Dobre? O, pycha. O to chodzi, króliczku. Cześć. Flop dał mi dziś marchewkę. Chciałem też banana. Ale banan był zbyt miękki, więc wrzuciliśmy go do blendera Brendy. Dolaliśmy mleka i Brenda zmiksowała wszystko razem. Niestety również marchewkę. Było mi przykro. Nie dało się jej odzyskać. Ale za to potem wypiłem przepyszny koktajl z moją marchewką. Tego, co się zmiksuje, nie da się potem odmiksować. Robienie koktajli to wielka rzecz, Bing. Uwielbiam koktajle! Domek. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing urządza dzisiaj domek do zabawy. Ostrożnie, Bing. Trudno je unieść. O, bardzo dobrze, Bing. O, czy mój domek już gotowy? Nasz domek, Bing. Już niedługo. Co mamy zrobić z tymi rzeczami, Flop? Niektóre możemy oddać innym. Dobrze. A niektóre musimy wyrzucić. A z tych tutaj będzie recykling. Recykling? Co to recykling? Recykling! To jak używasz czegoś znowu, zamiast to wyrzucić, Pando. Właśnie tak, Sulo. A co będzie z tą skrzynką? O, z niej zrobimy... no... stoli! Tak! Recykling! O, recykling! O, doniczkę postawimy na stole. I lampę! Nie, Pando. Jeszcze niezbyt urządzony, prawda, Bing? No... O, może rozłożymy matę? O, Padusia! Mam zabawki! Nasz domek gotowy! O, tak! Ładnie urządzony. Ale tu ciemno. Pando ma lampki. O, tak! Powiesimy je tutaj. Dobry pomysł, Bing. O, tak. Doskonale. Fajnie. Teraz je włącz, Flop. Dobrze. Bing, Sula i Pando gotowi? Tak! Flop gotowy? Tak. O, cudowne. Została już ostatnia rzecz. Ale jaka? Łóżko Tulisia. O. Muszę je postawić w spokojnym miejscu. A, to może tam, Bing? Stań na skrzynce! O tak. Co znalazłeś, Bing? To jest
jest gniazdo ptaszków. Wspaniale. Mogę zobaczyć? Też chcę zobaczyć. Jaja, to są jaja. Ptasie jaja, Flo. Chcę zobaczyć. Mogę też zobaczyć. Czekaj, Pando. A Pando? Delikatnie i ostrożnie. Nie dotykamy jajek ani gniazda. To bardzo ważne. Wow. O, teraz ja proszę. Dobrze. O, jakie niebieściutkie. Ale gdzie jest ptaszek? O, gdzie jesteś, ptaszku? Ptaszku. Może przestraszyliśmy go. Ptaku! Pando! Przestraszyliśmy mamę ptaszynkę. Poszukajmy na dworze. Dobrze. Ptaszku! Gdzie jesteś, ptaszku? Pando! Musimy być bardzo cicho. Cicho. Dobrze mówisz, Sulo. Szukamy, ale bardzo cicho. O, tutaj! Tu jest mama ptaszynka. Ptaszek! Śpink! I wleciała do domku. Nie ma jej. Tak, Pink, bo znowu wyleciała z domku. Wystraszyłeś ją. Myślę, że to domek mamy ptaszynki. Ale jeśli wyjdziemy, to ptaszek tu nie wleci. I z jaj się nie wyklują pisklęta. Ojej! Sklęta. To znaczy, że nie będzie piskląt? To może jutro przyjdziemy. O, myślę, że wysiadywanie jaj potrwa trochę dłużej, Bing. Dobrze. Jak długo? Może 2 tygodnie? O nie! O nie! Tak, ja wiem. Ale będziecie mieć domek, kiedy ptaszki sobie polecą. Chciałem mieć nasz domek już. Cóż to możliwe? Serio? Tak, ale ptasiej mamie będzie smutno. I co wtedy zrobi? Myślę, że sobie odleci. I przypuszczam, że pisklaków nie będzie. O, rety! O, przyleciała! Witaj, ptaszku! Witaj, ptaszku! Może ona czeka, żeby sprawdzić, co wy zrobicie. Tak myślę, że możemy oddać jej nasz domek, Flop. Ho, to bardzo miło z twojej strony, Bing. A kiedy jej pisklaczki urosną, to znowu to będzie nasz domek. Właśnie tak! Tak! O, znowu leci. To jej dom. O, ptaszek mówi dziękuję, Bing. O, masz swój domek, ptaszku. Ale teraz my nie mamy domku. O, Flop, namiot. Rozłożymy namiot. O! Dobry pomysł. Yeah! Dobrze. Rozłożymy namiot, Flop. Cześć, zmieniliśmy szopę w domek do zabawy. Wtedy znalazłem gniazdo ptaszka i były w nim 3 jajka. Ale ptaszek się nas przestraszył i Flop mówił, że jeśli ptaszek odleci, to jajka nie popękają i wtedy nie będzie ptasich pisklaczków. Więc oddaliśmy ptasiej mamie nasz domek. Czasem, kiedy robisz domek, musisz poczekać, żeby małe pisklaczki mogły się wykluć. Urządzanie domku to wielka rzecz. I zrobiliśmy sobie drugi domek w namiocie. Apsik. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing planuje dzisiejszy dzień. Bam. 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 Już czas, żebyśmy poszli do domu Suli, Flop. Tak, chodźmy. My z Sulą będziemy się bawić, a Amma obiecała, że zrobi dla nas pyszne marchewkowe ciasteczka. Nie możesz się doczekać. Tak. Na zdrówko. Wygląda, jakby twój nosek chciał coś powiedzieć. Nieważne, Flop. Chodźmy już. Przepadłem za ciasteczkami Ammy, a marchewkowe to moje najulubieńsze. Na zdrówko! Dobrze się czujesz, Bing? Tak. Chodźmy już do Suli. Dobrze, chodźmy. Bo się spóźnimy.
Na zewnątrz wieje zimny wiatr. Musisz włożyć kurtkę. No dobrze, ale potem pójdziemy do suli bawić się i zjeść marchewkowe ciasteczka. Oczywiście. Aciu. Na zdrówko. Chusteczkę? Nie. Jednak przyda ci się chusteczka. Gotowe. O tak. Proszę. Chodźmy. Na zdrówko. Na zdrówko. Oho, na zdrówko. Nos proszę. O, Bing. Masz ciepłe czoło. Na pewno dobrze się czujesz? Na pewno, Flop. Cieknie ci z noska. Wcale mi nie cieknie. Chodźmy wreszcie do domu Suli, Flop. Najpierw musisz wydmuchać z noska wszystkie zarazki. Na zdrówko, na zdrówko. A teraz możemy już wreszcie wyjść do Suli? To nie jest najlepszy pomysł. Mógłbyś zarazić Sulę. Wróćmy do pokoju. Nie, ja naprawdę muszę dziś odwiedzić Sulę i zjeść pyszne marchewkowe ciasteczka. Bardzo mi przykro, Bing. Niestety masz katar i musisz zostać w domu. Na zdrówko. No chodź. Oto twój ulubiony kocyk. O, dziękuję. Proszę. Tuliś. Zadzwonię do Amy i powiem, że nie przyjdziemy. A tak miałem ochotę zjeść marchewkowe ciasteczka. Halo? Cześć, Ammo, tu Flop. Witaj. Niestety nie przyjdziemy do was. Oh. Bing ma katar. Nieprawda, nie mam. Oh. A wziu. Na zdrówko. Biedny Bing. Tak, do widzenia wkrótce. Oczywiście. Pa, pa. Pa. Niedługo znowu odwiedzisz Sulę i Ammę. Ale ja bardzo chciałem pójść właśnie dzisiaj do nich, do domu. Wziu. Na zdrówko. Widzisz, Bing? Złapałem zarazki. Spróbuj ty je złapać. Na zdrówko. Też kilka złapałeś. Pooglądaj z królisiem Tulisiem książeczkę, a ja przygotuję ci ciepłą wodę z miodem i cytryną. Na zdrówko. Proszę, miód i cytryna. Smakuje? Tak, co to takiego? Też słyszysz ten dziwny dźwięk? O! Bing, to ja! Sula! To Sula, Flop! Cześć, Bing! Witaj, cześć, Sulo! Cześć, Ammo! Dzień dobry! Czy tutaj mieszka chory króliczek? Tak, to ja! Mam zarazki. Oto specjalna przesyłka. O. Pomoże ci wyzdrowieć. To dla ciebie, Bing. Na zdrówko. O, co to jest? Coś, po czym lepiej się poczujesz. O, marchewkowe ciasteczko. Dziękuję, Ammo. Dziękuję ci, Sulo. Wejdźcie, pobawimy się. Nie, nie możemy, Bing. Nie chcemy mieć gilochów. Gilochy. Nie chcą mieć gilochów. Na zdrówko. Pobawimy się, gdy wyzdrowiejesz. Sio, gilochy, uciekajcie, bawić nam się dajcie. Na zdrówko. Koniec odwiedzin. Z zarazkami nie ma żartów. O. Pa, Bing. Do widzenia. Pa! Pobawimy się, gdy wyzdrowieje. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa. Marchewkowe ciasteczko. Widzisz, dostałem wymarzone ciasteczko i nie zaraziłem Suli, Flop. O to chodziło, króliczku. Miałem
bawić się dziś cały dzień z Sulą. Ale nagle zacząłem kichać, a pfiu! I poleciały mi z nosa okropne gile. Nie mogłem więc odwiedzić Suli, bo Flop powiedział, że zaraziłaby się moimi zarazkami. Było mi smutno, ale Flop okrył mnie moim ulubionym kocykiem. Potem Sula i Amma podały mi przez okno marchewkowe ciasteczko. Było takie pyszne, jak zawsze. Będę bawić się z Sulą, gdy wyzdrowieję. Katar to wielka rzecz, Bing. Psiu!